Materiał realizowany w kawiarni Art Cafe pod pretekstem. Art Cafe, prawie peruwiańska kawa i Eddie Chałupka, który obiecał, że jeśli ta peruwiańska będzie, to przyjdzie. Przyszedł, choć dostał jeszcze lepszą, bo właśnie Art Cafe. Nie peruwiańska, też na P, pyszna. Aby cadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę, ha, złamało kładeczkę, bezwiło sobie brzuszki, a zwichnęło nóżki. O jak balon pękł, aż się P przelękło, T daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Słyszeliśmy w czołówce piękny wierszyk Tuwima. Teraz ciebie złapię na każdą literkę. Standardowo literka jak i pierwsze twoje skojarzenie. A ja być może zapytam dlaczego takie, a nie inne. No dobra, to zabawa start. A jak? Awans. Okej, okay, to zapytam od razu dlaczego, choć domyślam się o co chodzi. Znaczy, a jak awans, choć my głównie gramy teraz o to, żeby się utrzymać. Wiadomo, jaka będzie czwarta liga w przyszłym roku, ile zespołów teraz spada. My uciekamy z dołu, jak najwyżej, na razie wychodzi to dobrze. No dobra, awansujecie, zakładam, że awansujecie na przykład i zagracie w tej nowej czwartej lidze. My na razie nie zakładamy, że awansujemy, na razie zakładamy, że się utrzymamy. No dobra, no ja wiem, psychologia tutaj działa, ale ja na przykład zakładam, że powiedzmy ten awans uzyskacie, prawda? I zagracie w czwartej lidze, to myślisz, że co możecie tam zdziałać przy takiej lidze, jaka ona będzie? A wiesz, jaka będzie, bo znasz ten poziom. Dalej będziemy grać o utrzymanie, tak jak w tym sezonie. No i popatrz, jaka mam ta inteligentna odpowiedź. Nie zbiję go cię z tropu, przynajmniej na początek. B jak? B jak bramka. No tak, zawsze pytam, ile bramek strzeliłeś. Nie liczę, asysty chyba ważniejsze. Inna troszkę pozycja w tym sezonie, w tej rundzie pierwszej. Służy tak? To? No chyba służy, skoro trener na razie nie rezygnuje z mojej pozycji, no to chyba służy. No dobra, ale powiedz, masz silny charakter, ty często lubisz po swojemu robić różne rzeczy. Jak się dopasowałeś do tej innej jakby pozycji? Im jesteś starszy, tym grasz coraz niżej, także... No ale ja cały czas cię widzę pod bramką przeciwnika. No i chyba przynosi z niezłym skutkiem. Dobra, ciekawe ile bramek w nowej rundzie, znaczy w tej rundzie ósemnej. Zobaczymy, żeby zostało tak jak teraz. Powiedz, że mam 7, niech będzie 7. Tak zwany double-double, jak będzie dobrze. 7 bramek, 7 asyst. Będzie 10 bramek, 10 asyst, będzie dobrze. Okej. Okay. C jak? Champions League. Fajnie byłoby zagrać? Fajnie było oglądać. Zagrać już nie ma możliwości. Udało się być na jednym meczu na City, także fajne przeżycie, usłyszeć hymn na żywo Ligi Mistrzów. Ciarki. Ale to byłeś tutaj gdzieś... W Anglii, na Etihad. Tak? Jeszcze jak mieszkałem. Jeszcze jak mieszkałeś w Anglii. No jak to jest Liga Mistrzów, gdy ją oglądasz z trybun? Z trybun? Nie wygląda to jakoś, że grają jakoś super, bardziej szybko. Wydaje się, że wychodzisz na boisko i nie robisz różnicy. A jednak to jest poziom no, topowy na świecie, także... Najlepsi zawodnicy na świecie, jeszcze wtedy Lewandowski w Borussii grał. Także fajnie było zobaczyć, mówię, atmosfera. Nie jest to kibicowska atmosfera, jak u nas się chodzi na mecze. Ale samo przeżycie, bycie, usłyszeć właśnie hymn, to jest coś. Ciarki? Miałeś? Ciarki. Było... Co jak ciarki? No dobra. D jak? Dom. 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 Rodzinny dom. Po wyjeździe, po 10 latach za granicą, jednak dom to jest dom. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. To też tak zawsze mówię, ale ostatnio też na Facebooku gdzieś tam przy okazji chyba świąt albo jakichś urodzin, już nie pamiętam, widziałem zdjęcie takie... Bardzo sympatyczne zdjęcie, trochę tak uśmiechnąłem się gdzieś tam pod nosem, ale tak życzliwie, nie żebym tutaj był złośliwy, twojej dziewczyny, buziak w policzek. Mm-hmm. Tak. Rzadko cię takiego widywałem wcześniej. Co się zmieniło? No mam partnerkę, dziewczynę mm-hmm. w chwili obecnej. Dojdziemy do następnych literek, to się więcej dowiecie. Dobrze, e jak? E jak Edward? No to jak wolisz? Edward czy Eddie? Kiedyś Eddie, później już z wiekiem Edward, już przestało mi przeszkadzać, bo to były takie czasy, że właśnie, tak jak poprzednik mówił, imiona wchodziły różne, tak. Piotki, Adamy, Pawły, a ja byłem Edward. No i tak, niespotykanie gdzieś to było może nie tematem jakichś śmiechów, ale za dzieciaka człowiek tak się dziwnie czuł, chociaż teraz mówię,
że nie ma żadnego problemu. Żadnego problemu. No ale jak tak obserwuję Ciebie na profilach społecznościowych, to wszędzie masz jeszcze wpisane edit. To jeszcze tak, mam wpisane edit, bo to łatwiej też było dla kolegów właśnie z zagranicy, także... Czyli to nie jest dlatego, że powiedz, musiałeś to jakoś zmienić, bo... Nie. Tym bardziej Edward jeszcze prościej jest w Anglii, no bo to jest angielskie imię, więc nie trzeba było ani tłumaczyć, ani spelować, ani nic tak, że było. No dobrze. Widzę, że tak prosto, ale zwięźli na temat. Nie mamy dużo czasu, tak? Nie, no mamy czas. Słuchaj, możesz mówić o wszystkim, o czym chcesz. Dobrze. Byle na temat. Dobrze. F jak? FIFA. Największe złodziejstwo i największa mafia na świecie. Zgadzam się. Teraz, szczególnie po tych wszystkich kwestiach, jakie się No to już, to są kwestie akurat te, które się wyświetliły, a to jest akurat temat rzeka. Oglądałeś film o tym, jak ta FIFA powstała, jak ona zaczęła się otworzyć? Szkoda mi czas. Ale wiesz, że to kiedyś wyglądało... Znaczy, kiedyś wyglądało inaczej, ale na razie jestem od... jakoś mnie odepnęło od tego tematu. Obrzydza. Prezydent FIFA pewnie też nie dałbyś mu Nie wiem, skąd tego gościa wzięli. No. Nie wiem. A widziałeś jego akcję ze zdjęciem selfie nad trumną Pelego? Nie. Tego. Nie staram się nie śledzić tego gościa, ani tej FIFA, nic, bo po prostu... Widzę, że się denerwujesz. Szajka, mafia. Lubisz gry komputerowe? Nie gram w FIFA. Nie grasz w FIFA. Ej, właśnie, szybko. Nie mam czasu. To jak spędzasz czas? Wolny? No. Odpoczywam. Spacery z dziewczyną. Wyjścia, jakieś kolacje. Jest tyle czasu, bo znaczy jak mam już tyle czasu wolnego, to lepiej godzić poświęcić razem jak przed telewizorem. No to prawda. Giejak. Giejak Gattuso. Gattuso. Jeden z takich piłkarzy, których pamiętam jeszcze oglądając w młodości jego występy. A co takiego ci w nim zaimponowało? Waleczność, przede wszystkim nieustępliwość. Mhm. No taki typowy zadziora. Ale ty na boisku też jesteś taki typowy zadziora. Dlatego Gattuso. Gattuso. Gattuso, dlatego De Rossi. To jest dwóch takich zawodników. Zresztą jednego z nich mam też tatuaż, także. To jest dwóch takich nieodpuszczających, nieustępliwych. No to prawda. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Nie jest to Ronaldinho, nie jest to Mbappe, Mekambe czy inny jakiś tam magik, ale który haruje zapierdnicza. No to jest, jesteś powiedzmy w mniejszości, ale bardzo podobne zdanie powiedział swego czasu Maldini. Który jako obrońca... Cezare, czy...? Paolo. Który jako obrońca praktycznie przebiegał tyle kilometrów na boisku. Nigdy nie był jakimś wielkim magikiem, ale zawsze był tam, gdzie być powinien. Zgadza. A dzięki niemu ci magicy mogli robić resztę. Nie musieli się niczym martwić. Dokładnie. Hajak. Hajak. No to ciężko. Hajak na szybko, Hajak huśtawka. Nieraz się spadło. Dalej człowiek się podnosił, dalej się dał huśtawkę. No a jakbyś dzisiaj tą huśtawkę wpasował w swoje życie? Jest jakaś harmonia, czy gdzieś coś się dzieje, że raz lepiej, raz gorzej? Raz na górze, raz na dole. Raz jesteś wysoko, raz jesteś nisko. Także, ale zawsze się bujasz. Także. Ale huśtawki nastrojów nie masz? Ja nie. Chociaż może czasem, ale nie, chyba nie. No dobra, na boisku tego jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, poza, no wiesz, pierwszy raz rozmawiamy tak luźno i swobodnie. No zgadza się. Więc czekam na to, żeby usłyszeć coś, wiesz... No, nieparlamentarnego na boisku? No nie, dlaczego? No za właśnie. To możesz wylecieć z boiska, nie ma sensu, prawda? Nie zdarza się. Mhm. Nie zdarza się akurat, mimo tego temperamentu też się nie zdarza. A taka sytuacja, która ewentualnie prawie cię wyprowadziła... Znaczy, no ostatni mecz z Wolibożem. Okręgówce jeszcze, bo 2 lata temu. Tak. 3-8-1 w 10 minucie czerwonym stałem. A już nie wytrzymałem. Ale to coś się wydarzyło takiego konkretnego? No, czy zawodnik zaczął ubliżać akurat w obcym języku. Dowiedziałem się od naszego zawodnika, który mówi w tym samym języku, co było powiedziane. No i doszło do scysji. Lekkie zawieszenie, kara. Dostał? Ja. Ale ty, on dostał od ciebie? Nie, to szarpanina i wyzwiska, nie? Tylko później w kierunku sędziego, no i tak się właśnie źle skończyło. A sędzia nie lubi być wyzywany, nawet jak dostał, powinien czasami dostać. Dostał pobocznie, no już został rykoszetem tak zwanym. No to jak już jesteś znerwowany, to czasami powiesz, a potem pomyślisz. Pomyślisz, nie? Zgadza się. Dokładnie. I jak?
I jak? Iniesta. Iniesta. Jeden z takich zawodników, na którego wszyscy lubili patrzeć. Co ci się w nim podobało to najbardziej? Wszystko. Kontrola piłki, przegląd pola. Rewelacja. Zawodnik jeszcze w parze z Xavim. I z tyłu jeszcze, jakby tam stał taki Gattuso, to by była taka trójeczka do grania, że... No a powiedz, ty jesteś taki Iniesta? Nie, w życiu. Nie, on jest taki, on był taki jak ja. Mm-hmm. Nie, żartuję oczywiście, ale nie, nie, no. Troszeczkę inaczej. Ja chyba bardziej wyżej się czuję lepiej. Mm-hmm. Tego podwieszonego niż taki typowy mózg zespołu. No to jak? Jakbyś dostał taką rolę na przykład na boisku do zrobienia, dałbyś radę? To nie mnie oceniać, trzeba było oceniać po kilku meczach. Ja nie jestem od oceniania, tylko jesteście wy, jest trener przede wszystkim, sztab, który u nas tam działa i... No rozumiem jednak, że ty byś sobie dał radę, w sensie takim, że... Znaczy nie... oczywiście tak, ja nie mam problemu, czy grać na defensywnym całkiem, czy na 8, czy na 10, czy zejść na prawą obronę, bo ja na prawym wahadle w Anglii grałem też 4 lata. Także tam gdzieś tam te płuca do biegania są, można biegać. No okej, i od jak? Jakub. Jakub, ale taki Jakub, co się kiedyś strzelało z Jakuba. Tak zwany. Dobry na hali na przykład, nie? Często używany. Czeka cię teraz na hali ciekawy mecz w najbliższą niedzielę? Jest, tak. No i co, myślisz, że skorzystasz z tego Jakuba? Jak będzie tylko sposobność, oczywiście. A jak wrażenia po ostatniej kolejce? Fajny mecz. Fajny mecz. W lekkim osłabieniu graliśmy. Było do wygrania i było do przegrania. Uważam, że te 4-4 było zasłużony wynik, znaczy zasłużony remis. Mm-hmm. Tak, obie drużyny miały swoje szanse. Tak. Łatwo strzelaliście gole, bo to trzeba przyznać, że te bramki wam przychodziły stosunkowo łatwo. Znaczy, wydaje mi się, że ten bramkarz to, co miał puścić, to obronił, a to, co tą ostatnią na przykład, to powinien złapać i koniec meczu. Tak, a puścił. No, tak, tylko piłka nożna. To... Dobra zabawa, mi się ten mecz bardzo fajnie oglądało, także mam wrażenie, że mam nadzieję przynajmniej, że ten następny w niedzielę też będzie taki... Mam nadzieję, że wygrany. Oby, to będzie ciekawe naprawdę widowisko. Będzie. Kajak. Kontuzja. Oby jak najmniej. Ja osobiście nie miałem jakichś tam takich straszniejszych, czy tam długoterminowych kontuzji. Nie życzę nikomu i... Nie miałeś osobiście, nie przeżywałeś, ale pewnie na jedno, że na jedno taką sytuację... Widziałem kilka tak. strasznych i... czy zerwania, czy złamania, widziałem. Niemiłe, niemiły widok. Oby każdy się chronił przed tym. Jak? Lewa noga. A ty jesteś lewonożny? Nie jestem, ale zawsze chciałem. Ale umiesz grać lewą nogą, to nie jest tylko do podpinki? Podpieram się. Tak, do tramwaju tylko, żeby... Nie no, podam, nie ma problemu, ale jakoś tak super, żeby operować... To niekoniecznie. To nie. Zielińskiego z tego nie zrobimy. Dobra. Emiak. Emiak mecz. Dużo najważniejsza rzecz? Bardzo ważna. Cały dzień trenujesz po to, żeby wyjść w sobotę czy to w niedzielę na mecz. No to mecz to jest takie zwieńczenie całego tygodnia ciężkiej pracy, czasem lżejszej, ale tych treningów, tego poświęcenia się. Wychodzisz po to, żeby móc wygrać, świętować później wygraną. Takie typowe święto dla kogoś, komu na tym zależy. Prawda? Zgadza się. Taki to jedni chodzą do kościoła, jedni chodzą na mecze. Każdy ma swój. A te mecze, które gracie przy publiczności, która wam śpiewa, dopinguje, kibicuje, to są czymś wyjątkowym? Bardziej to na was wpływa, czy to... Znaczy, ja uważam, że my kibiców mamy super. Mamy kibiców super. Dobrze są zorganizowani. Na te ciekawsze mecze są fajnie zorganizowani. Uważam, że wygląda i wychodzi to fajnie, chociażby na derbach z Buszycą. Super oprawa. Zrobili zbiórkę. Rewelacja. Także uważam, że kibiców mamy... Świetny, no i rodzinna atmosfera. Nie ma burt, nie ma niczego, zawsze jest, jak to mówią, dobre piwko, kiełbaska. No chyba, że dochodzi do tych meczów derbowych. No, ale to jak to mówią derby, się rządzą swoimi prawami. Dobrze. Enjak. Enjak Natalia. Najwierniejszy kibic, który jest, no moja dziewczyna oczywiście, która jeździ na każdy mecz wyjazdowy, na każdy mecz u siebie, także wspiera mnie.
po przegranych, cieszy się po wygranych. No miło mieć kogoś takiego, prawda? Bardzo, siebie. bardzo. Doceniasz, to widać, bardzo. Bo wszędzie widać, że jesteś zawsze uśmiechnięty, zawsze dziękujesz, zawsze patrzysz takim przychylnym okiem, gdzieś ktoś, kto tak... A cię to ja bym musiał podziękować, bo jednak 3 razy w tygodniu trenujemy, sobota, dalekie wyjazdy, mogłaby równie dobrze robić co innego. A jest na tym meczu każdym, czy to jest, jedziemy do Kłodzka, czy do Witkowa, nie ma znaczenia, czy do Stronia, to są takie dalekie wyjazdy, tak. Zawsze jest, także znosi. Znosi jeszcze dzielnie, zobaczymy jak długo. Zobaczymy jak długo aż ja pogram. Wiesz, czwarta liga może być takim poziomem, który coś pokaże, na ile was wszystkich stać naprawdę, nie? Zgadza się. Zweryfikuję na pewno. Na pewno zweryfikuję. Chociaż uważam, że jeżeli wejdą 4 zespoły z okręgówek, a będzie spadało 6, no to musisz być tylko lepszy od 4 okręgówek i od 2 zespołów. Które zostaną, więc nie jest to nie do zrobienia, ale skupmy się na razie na tym, co jest tutaj i na tym, żeby się utrzymać. Okej. O jak? O jak? O jak? Orientalna kuchnia. Lubisz? Uwielbiam. No to co takiego najbardziej smacznego byś polecił teraz, gdybyś teraz? W tej chwili miał... Pad thai na przykład. I co to takiego? To jest makaron w sosie pad thai właśnie. Może być z wołowiną, może być z krewetkami. Ale ogólnie cała kuchnia orientalna, troszkę na ostro, owoce morza, też na o. Ośmiornicę jadłeś? Jadłem ośmiornicę. Z owoców morza chyba nie ma. Jadłem ośmiornicę w formie ryby, takiej po grecku, tylko zamiast ryby właśnie ośmiornica. Nie jest to moje ulubione danie, ale... To zdradzę jeszcze szczegół, jak dostajesz na talerz taką ośmiornicę, bo kiedyś ktoś mnie zapytał, powiedziałem, że odpowiem, jak będę miał okazję zapytać eksperta. Są te macki, czy ich nie ma? No, są, tylko czasem są pokrojone, tak? To są w kawałkach. No, można dostać całą ośmiornicę. Mówię, nie przepadam, nie zamawiam. Są dużo lepsze rzeczy do jedzenia, także. Dobrze. To jak? Piłka nożna spać nie można. To całe wszyscy... życie, pasja, piłka nożna, pasja, no to... Od 10 roku życia tylko piłka nożna. Wszystko pod piłkę nożną. Z lepszym skutkiem, z gorszym skutkiem. Nie tak jakby człowiek chciał, ale na tyle setek osób, które grają w Polsce, setek tysięcy osób. To i tak fajna przygoda. To w sumie chyba najważniejsze, prawda? Dobra zabawa, super ludzie. Zamieniłbyś to na cokolwiek innego? W życiu. R-jak. R-jak. Ronaldinho. Jeden z moich ulubionych piłkarzy swego czasu. No to wróćmy. Rivaldo w takim razie. Tego też bardzo lubiłem. To już wróćmy wcześniej. 98-99 Barcelona. Ta holenderska z Kleifertem. Okej. Okay. Tam była to jeszcze był do Romario, może trochę wcześniej? Nie, to już nie moje czasy. To już jeszcze nie moje czasy. Mój pierwszy mundial, 98 rok. To jednak ten Rivaldo. Rivaldo. Ja zaczynałem trochę wcześniej. No, ale było to pokolenie tych Brazylijczyków na R, nie? Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, El Fenomeno, no to... Ale ten pierwszy prawdziwy, prawda? Nie ten podrabiany. Nie. Prawdziwy gruby. Gruby Ronaldo tak zwany, jak to mówią. No też pamiętam, to był taki moment, kiedy coś się drgnęło, bo to był taki jeden z tych piłkarzy, który zrobił różnicę, choć nikt w ogóle, patrząc na niego, nie byłby w stanie powiedzieć, że on potrafi coś takiego zrobić. Ja w Barcelonie osobiście bardziej wolałem Kleiferta. No, to jako był napastnika? Tak, jako napastnika. To był dla mnie taki napastnik. Taki, no, z prawdziwego zdarzenia od A do Z, taki kompletny. Wiesz, ja ci powiem tak. Kleifert to był zawodnik, który potrafił zrobić wszystko. W polu karnym odwrócić tak, się, uderzyć tak, głową, kompletny, strzelić, kompletny. Prawda? Zupełnie inny zawodnik. O Ronaldo zawsze mówiłem, że to był przede wszystkim ktoś, kto potrafił szybko biegać. Tak jak Mekambe dzisiaj, chociaż tak, akurat ten gość mimo wszystko też z tą piłką też potrafi operować. Wychowałem się na Romario i Hugo Sanchezu w Real Madrid. Nasz kolega Dobrosław na biało często ubrany, jednak ten Romario w tej koszulce takiej pięknej, no, nie pasował. Bordowej, no już nie pasował. Już Ronaldo też mi nie pasował w tej koszulce, także... No, są gusta i guściki. Tak. Moment, wrócę do szczegółów. Wolę cieplejsze kolory.
Sekundę, przepraszam, znajdę ściągę, bo gdzieś mi tu zniknęła. Esjak. Spalony. Odwieczna z nasza zmora, nie? Ponoć ma to być zlikwidowane. Oby nie, bo ja już dajcie spokój z tymi warami spalonymi. Kiedyś było, kurczę, błąd to błąd, jakoś było lepiej. Nie jestem, jeszcze ten Ergon Technology to jeszcze jest okej, okay, ale ten war to wszystko, no. Każdy się myli na boisku. No i Esjak spalony, fajna książka niedawno zmarłego Andrzeja Iwana. Polecam, super książka, warta przeczytania. No to zobaczymy, ja tego nie wiem. Jazda bez trzymanki. Spalony. Dobrze. Andrzej Iwan, w takiej sytuacji chyba sam z ciekawości przeczytam, bo tak prawdę mówiąc fanem nie byłem, ale... No ja nie mogę być fanem, no bo to nie moje lata, ale książka fajna. Okay. Nie szczędzi. Te jak tata. Drugi kibic, najwierniejszy. Teraz po powrocie brat grał w Górniku, obiecałem mu, że też tam działał w Górniku troszeczkę. Tak. Pomagał. Obiecałem mu, że jestem wychowankiem Górnika Wałbrzych, no to brat gra, jak wrócę z Anglii, to zagram z bratem w Górniku. Udało się jeden sparing zagrać. Kropka. Poszedłem do Jedliny, ściągnąłem brata i teraz jest. Teraz gracie razem, gramy też razem. Forever ostatnio. Też gramy Forever razem, tak. Nawet dwie bramki jeszcze. Tak, i powiem ci, że co jedna to ładniejsza? Niech na ligę to trzyma. No w porządku, ja wiem, że będzie teraz najważniejsze to jak najwięcej punktów tam zdobyć, tak. ale to jeszcze cała runda przed wami, nie, wiele zgadza się zdarzy. Być może. Powiedz mi, ujak. Jak ukulele. Ukulele. Kto ma wiedzieć, ten wie. Prezes, pozdrawiam. Czyli rozumiem, że to mamy tajemnicę, nad którą trzeba będzie popracować. Kiedyś. Zapytam kiedyś prezesa. Najlepiej będzie. Prezes jeszcze mi kartę jest winien, także będzie miał okazję się mi z tego wytłumaczyć. Tak. V jak? Wiktoria. Zwycięstwo. Lubicie wygrywać. Ty sam jeden wiem, że jesteś osobą, która strasznie nie lubi przegrywać. Nie lubię przegrywać. Mm. Nie lubię przegrywać. Jestem, może nie jestem urodzony zwycięzcą, ale no, kto nie lubi wygrywać? Mm. No, po to coś robisz całe życie, trenujesz cały tydzień, żeby w tą sobotę wygrać piwko, odkapsulować i cieszyć wygraną, tak? Tak. Po to poświęcasz czas rodzinny, gdzieś tam jakieś rzeczy czasem prywatne, żeby wygrywać. Także. No tym bardziej, że poświęcasz dużo tego swojego prywatnego życia, prawda? No, zgadza się. Także Wiktoria. Nie myśl. Na pewno nie będzie Wiktoria, jak będzie. Dobrze. Okej. Okay. Wujak. Wujak jak wyjazd. Wujak wyjazd. Gdzie teraz wyjeżdżasz? Na chwilę obecną nigdzie. Lutym jedziemy, mamy wyjazd do Chorwacji na obóz. Ile czasu będziecie tam się bawić? Prawie tydzień czasu. Czyli takie ostre... Sześć dni. Ostry trening, powrót i... Dwa sparingi po drodze, także jeden w Chorwacji, jeden w Niemczech. Wszystko jest na stronie, także... Okay. Fajna inicjatywa Daniela Górnickiego, całego zarządu właśnie. Super opcja, super. Jak na taki klub, dość nisko grający, no bo to jest tylko piąty poziom, póki co. Nawet szósty. Tak. To uważam, że fajna opcja. Nie każdy ma przede wszystkim możliwości, żeby wyjechać. Także. No tak, będziecie się mogli zapoznać z tym klimatem tam i tym takim trochę jakby na wzór tych drużyn, które grają, prawda, w wyższych ligach, pojechać, poćwiczyć, potrenować, poczuć się trochę lepiej. Być może też to podbuduje atmosferę do tego, żeby powalczyć o coś więcej niż... Też uważam, że te sparingi, które tutaj gramy, i liga, to albo grasz w A-klasie, albo w okręgówce. No i te sparingi grasz w sumie z tymi samymi zespołami cały czas. Tak. Tam będziemy mieli okazję zagrać z innymi zespołami. Inna troszeczkę może mentalność, inny sposób gry. Fajnie przeżyć coś takiego, także super opcja. Dobrze, X jak. Padł już Xanax, padła Skoda Xanti. Tak, tego trochę było. Były filmy XXX, były różne inne rzeczy. Nie wiem na myśli, jakie filmy były XXX, nie dosłuchałem.
Nie lubisz fantastyki? Jesteś nie. bardzo realistyczny, tak, więc o X-Menie tak. nawet nie pomyślałeś? Nie. Fantastyka, science fiction jest w ogóle poza mną. X, kurczę, X. Dobrosław, podpowiedź, X. Na szybko. Ja mam swój typ. Masz swój typ, patrz, nie zdradź. Nie. Xavier, Abel Xavier był taki zawodnik w Portugalii, bardzo specyficzny, białe włosy, biała bródka, taki też zadziorka troszeczkę w obronie. Trochę był taki jak Kosmita w tamtym czasie. W tamtym czasie, tak. Ciemny, biały, białe włoski, tak. No. Dziwny wyraz twarzy, tak. Nikt do końca nie był pewien. Dziwny twór. Tak, skąd się wziął, ale swoje na boisku robił i był naprawdę trudny. Solidny obrońca, tak. No dobrze, słuchaj, Y to jest też często... Y? Często trudne słowo do wymyślenia. Yellowstone. No proszę, tego jeszcze nie było. Często Discovery oglądaliśmy, ta nazwa została w pamięci. Park krajobrazowy piękny. Pojedziesz zobaczyć? Jak w Totka wygram. Chociaż nie gram, to pojadę. Ale jak wygrasz, nieważne, że nie grasz, ale jak wygrasz... To pojadę. Dobra, mówią, że tam jest miejsce, które będzie początkiem końca świata. Jak wybuchnie, nie? Bo ponoć pod spodem jest największy na świecie wulkan. Już tych końców świata było tyle, że... A ty jakiś przeżyłeś? Chyba nie. Nie miałeś takiego zdarzenia w życiu, które by ewentualnie... Nie miałem na całe szczęście, także na razie same pozytywy. No widać po tobie, że bez względu na wszystko, jak to wygląda na boisku, czasami gdy no. gdzieś tam cię z boku obserwuję, to teraz tutaj w trakcie tej rozmowy trudno jest cię gdzieś tak wyprowadzić z równowagi, trudno nie, jest... No, na boisku są też inne emocje, są inne emocje. Nie jesteś sam na boisku, tylko też cały zespół pracuje na ciebie, ty pracujesz na cały zespół. No i gdzieś musi być ten kolektyw, który uważam, że zespole mamy super, także widać zresztą po wynikach, że jest. Wygląda to dobrze. Z tym się zgodzę, to naprawdę wygląda dobrze. Nieważne gdzie grasz, cała drużyna, która gra wokół ciebie, potrafi się jakoś tak fajnie skompletować, tak, że to działa. Nawet pokazaliśmy kilka razy w meczach, gdzie przegrywaliśmy, potrafi się podnieść i czy zremisować, czy wygrać mecz, także... Z jak? Zabawa. Po wygranym meczu, czy generalnie? Po wygranym meczu, zabawa na boisku. To też ma być zabawa. To, że ciężko trenujemy, to też ma być zabawa. To ma sprawiać nam radość, uśmiech, także. Okej, słuchaj, tak szybciutko wtrącę jeszcze jedną kwestię, bo nie byłbym sobą, Słucham, uprzejmie. Nie zapytał jednej rzeczy. Tak średnio może związanej z ABC-em, ale gdyby tak podpiąć, to trochę bardziej naciągnąć, to na zabawę też pewnie by, do zabawy też by pasowało. Powiedz, chyba dużą lekcję wyciągnęliście z oglądania tego finału Mistrzostw Świata 18 grudnia, skoro wasz ostatni mecz w uzdrowiskowej lidze holowej miał przebieg niemalże w 100% taki sam jak ten finałowy w Katarze. Żeby Piotrek Kmera strzelił to w ostatniej sekundzie, to bym na dzień dzisiaj na niego mówił Martinez. Tak? Bo tu Martinez Lautaro miał? Tak, dobrze mówię, Lautaro. No. Dzięki Bogu są na tym samym poziomie i on nie trafił i ten nie trafił, także... Ale fakt faktem, wyglądało to niemalże identycznie. Blisko było, tak. Troszkę wynik inny, ale my byliśmy lepsi, bo 4-4. Oni tylko 2-2. Ze wskazaniem. Edi Chałupka. Dziękuję bardzo. Gościem Abecadła Art Cafe. Przy nieperuwiańskiej, ale też pysznej kawie rozmawialiśmy na temat Abecadła i tego, co z tym związane. Dziękuję. Kawę gościom zapewniła kawiarnia Art Cafe pod pretekstem.